dzisiaj zagłębimy się w niezwykle interesujący proces uprawy szklarniowej. Poznajmy właściciela marki Dobre Złęki, pana Wojciecha Dorosza, który wraz z żoną od wielu lat prowadzi to wyjątkowe gospodarstwo. W tej szklarni uprawiane są pomidory w różnych odmianach, w różnych kolorach, wielkościach i kształtach. Oprócz pomidorów uprawiane są tu także ogórki szklarniowe, papryka oraz bakłażan. Podłoże używane w uprawie to wełna skalna oraz kokos, co zapewnia optymalne warunki do wzrostu roślin. Do nawożenia roślin stosuje się metodę fertygacji, która polega na precyzyjnym dostarczaniu składników odżywczych wraz z wodą przez komputer sterujący. Dzięki temu rośliny otrzymują dokładnie to, czego potrzebują. Uprawa rozpoczyna się w styczniu i trwa do końca października. Sadzonki pochodzą z profesjonalnych firm specjalizujących się w produkcji rozsady. W gospodarstwie stosowana jest ochrona biologiczna, która minimalizuje użycie środków chemicznych. Dzięki temu produkty są zdrowe i pozbawione pozostałości pestycydów. Wprowadzane są pożyteczne mikroorganizmy, takie jak makrolophus, enkarsia czy swirski, które zwalczają szkodniki, takie jak mącznik szklarniowy i przędziorek. Oprócz ochrony biologicznej stosowane są preparaty z bakteriami dobroczynnymi, które zasiedlają strefę korzeniową roślin, zapobiegając rozwojowi niepożądanych grzybów i bakterii. Dzięki temu rośliny pozostają zdrowe przez cały okres wzrostu. Gospodarstwo korzysta z komputera klimatycznego, który precyzyjnie steruje temperaturą w szklarni poprzez otwieranie i zamykanie wietrzników oraz kurtyn cieniujących. Większość prac w szklarni wykonywana jest ręcznie, co wymaga dużo wysiłku od pracowników, którzy codziennie dbają o rośliny. Do zbioru pomidorów i ogórków używane są specjalne wózki i platformy, które poruszają się po rurach grzewczych szklarni. Trzmiele stosowane do zapylania kwiatów to naturalna i skuteczna metoda wspomagająca wzrost roślin. Gospodarstwo uprawia wyłącznie mięsiste odmiany pomidorów, które są najbardziej poszukiwane przez klientów. Podczas prac pielęgnacyjnych reguluje się ilość kwiatów na gronach, aby owoce były równomiernie rozwinięte. W gospodarstwie wykorzystuje się wózki elektryczne do transportu wewnętrznego, co ułatwia i przyspiesza pracę. Energia elektryczna potrzebna do uprawy pochodzi z własnej instalacji fotowoltaicznej, co jest ekologiczne i ekonomiczne. Dzięki zastosowaniu tych nowoczesnych technologii praca w szklarni staje się bardziej efektywna i przyjazna dla środowiska. Teraz już wiemy, jak bardzo skomplikowany i czasochłonny jest proces, aby cieszyć się doskonałym smakiem najwyższej jakości pomidorów. W gospodarstwie ogrodniczym w Łęce stawia się na jakość i różnorodność asortymentu. Produkcja jest ekologiczna i zrównoważona, co gwarantuje zdrowe i smaczne warzywa.